Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Ekler, a to jest Woody Woodpecker. A poziom Woody'ego został już zakończony, natomiast Knotet jest na poziomie nawiedzonego domu, czego jeszcze nie chcę kończyć, a więc rozpoczniemy sobie wątek Splinter. Tak, Splinter jest tutaj dosyć specyficzną postacią, albowiem jest samicą dzięcioła, co sugeruje na przykład gwiazdka na jej głowie, czy choćby spódniczka. Sprawdzimy tylko, czy opcje dźwiękowe... O nie, opcje dźwiękowe muszą ulec zmianie. Troszkę podgłośnię muzykę, żeby było troszkę przyjemniej. No i co? Co będziemy robić w tym odcinku? Powracamy do kosmosu. Tak, a jeszcze zanim wejdziemy, rozpoczniemy poziom, to chciałbym wam pokazać, jaką umiejętnością dysponuje właśnie Splinter. Knotyt dysponował takim jakby skokiem w przód, natomiast Splinter może skakać jeszcze taki, robić jakby podwójny skok, także to jest troszkę dziwne, ale myślę, że jakoś najgorzej nie będzie. Ach, kosmos, znowu ta zajebista otoczka, jak i mi tego brakowało. O tak, kosmici, prości kosmici, których zabicie wymaga tylko jednego strzału, znaczy jednego uderzenia. Tutaj wiadomo, jakaś tam zasadzka, kosmici znowu ukryci w rogach pomieszczenia, co nie było zbyt trudne. Okej, więc co? Rozpoczynamy nasze zmagania w części kosmosu, w części A, jeśli chodzi o kosmos, dokładnie. Dobra, tutaj jest takie jakby zadanie na czas. Musimy w jak najszybszym czasie przedostać się tutaj. No to się przedostałem. Kurczę, straciłem jedno życie, tak bez sensu w sumie. Ale to jest na czas, bo ten laserek, który właśnie teraz będzie zjeżdżał na dół, on będzie dosyć szybko powracał na swoje miejsce. No jak powróci, to będziemy musieli znowu się cofnąć i znowu wciskać tamten przycisk. Dobra. Myślę, że nie było problemu, chociaż jedno życie straciłem. Tutaj jest dolar ukryty, więc Splinter, ciesz się, bo masz tak jakby kieszonkowe. Popatrzcie w ogóle na ten sposób poruszania się. To troszkę tak jakby ta Splinter była tak nieco odurzona. Normalnie zjarana gimnazjalistka. Nie no, może nie gimnazjalistka. Może przesadzam z tymi moimi określeniami, ale myślę, że najgorzej nie jest. Tak, tutaj to jest ogólnie pułapka. Bo popatrzcie. Tutaj jest jeden kurczaczek, za tym jest drugi, potem jeszcze trzeci i czwarty. Żeby to ogarnąć, właśnie, kurczę, słuchajcie, odkryłem, takie coś, że zeskoczę sobie na dół, przytrzymam shift, o kurczę, chyba mi coś nie wyszło, god damn, co ja w ogóle zrobiłem, gin kurczaku, po prostu chciałem zrobić takie combo, żeby wszystkie cztery kurczaki zabić, ale coś mi nie wyszło i straciłem już dwa życia, to jest tragedia, okej. Dobra. Ten poziom będzie bazował na takich czerwonych platformach, które się... no nie wiem, co się z nimi w ogóle dzieje. Jeju, a skąd oni się tu wzięli? Nie mam pojęcia. Skąd oni mogli wyjść? Stąd nie? Może stąd? Nie, no...
Nie mam bladego pojęcia. No nieważne. Teleportation. Dobra. 10 żyć, co jest wynikiem, no jak na razie słabym. Ale cóż, przechodzimy sobie dalej. Nie marnując czasu. O nie, to mi się nie podoba. No ale dobra, na razie jeszcze nie trzeba używać tej super umiejętności, która jest dosyć wymagająca. No dobra, tutaj już trzeba było. Tak, wszystko, wszystkie te schematy, znaczy schematy. A te wszystkie poziomy są bliźniaczo podobne do tych, które przechodziliśmy Woodim. Dobra, tam jeden ominąłem. Chociaż nie, no mogę to zebrać, bo to... No to zebrałem, to super, nie no. Myślałem, że może bym miał szansę na... tego... na dolara pod koniec. Także będę się starał zbierać wszystkie życia, wszystkie dolary, znaczy wszystkie... Aha, tutaj nie zebrałem jeszcze. No to straciłem życie. Tak jakby bez sensu. No nieważne. Słuchajcie, tu jest dosyć trudna sytuacja, bo należy wskoczyć na rakietę, przelecieć ją na tamtą czerwoną platformę i szybko przytrzymać właśnie shift, bo inaczej to praktycznie będzie lipa. Okej. Okay. Jakoś się to udało. Dolara i życie sobie jak najbardziej zbiorę. No, dobra, czyli zebrałem tylko dolara. Bo z życia to wyszła lipa. Niestety. Dobra. Jakoś to garnąłem. Życie za życie i tak dalej. Dobra. Na razie nie jest najgorzej. Wszystko to jest miarę opanowane. Tutaj jest w ogóle bug w grze. Popatrzcie. What the fuck? Co to w ogóle jest? Dlaczego oni tutaj leżą martwi normalnie? Czy martwi? Martwi, nie martwi, ale nie da się nic z nimi zrobić. Także nie ogar totalny. A tu wydaje mi się, że to powinno być, że oni tutaj powinni wyskoczyć, a to są w ogóle spłaszczone jakieś modele. Nie no, nie spłaszczone, bo są wypukłe. Mogę po nich chodzić, ale dlaczego one nie żyją? Nie mam pojęcia. To może znak, że za tymi drzwiami jest jakiś, nie wiem. Nie wiem, co jest. Aha, okej. Okay. Coś, co mi się nie podoba. To wiem. Tym też w ogóle nie dostaje, to nas nie uderza. Także tutaj, to nie wiem, to są albo jakieś bugi, albo nie mam pojęcia, co to jest. Wrócimy się na początek, żeby zebrać... Znaczy, wrócimy się na początek. Przelecimy się rakietą, żeby zebrać wszystko, co możliwe. Chociaż moim zdaniem to jest już troszkę bez sensu. Życie... Tak, życie jest nowelą i tak dalej. To ja może sobie skorzystam jeszcze raz z rakiety? Bo życie bym sobie chętnie wziął. Okej, okay, dobra. Przynajmniej to jedno. Mamy. Okej. Okay. 12 żyć, nie jest najgorzej. Szkoda, że nie zebrałem. Jeszcze nam 6 tylko brakuje tych literek W. Właśnie tak, by the way, to naszym głównym celem jest zdobycie, odzyskanie gry wideo, znaczy Knotet ma do odzyskania, co ma do odzyskania Knotet? Knotet ma do odzyskania konsolę Game Boya, tak jakby. Game Boya, czy tam Nintendo, czy nieważne co. Natomiast tutaj trzeba... zadaniem Splinter jest zdobycie gry. No wiadomo, co nam po samej konsoli. Potrzebne są jeszcze dyskietki. Tak, kiedyś gry były na dyskietkach. Pamiętam. Czasy Pegasusa. Dobra. Tutaj raczej zejdę sobie na dół. I czeka nas walka jeszcze. Walka. Pff, jak to w ogóle poważnie brzmi. Walka z tymi kolesiami. Raz. I dwa. I kończymy poziom. Jednego łudziaczka nam zabrakło. No, trudno.
Serduszko, jakie serduszko, ja pierniczę. Co to jest, jakie schizy. Dobra, przynajmniej mamy $1 przyznanego. Mnie to bardzo cieszy. Dobra, $1, okej. Te wszystkie dzięcioły mają ADHD. Jakby się normalnie, nie wiem, wypiły wiadro kawy. Oczywiście, że chcę zapisać, nie ma opcji, żebym tego nie zrobił. Oczywiście, że chcę, gra zapisana. I odblokuje nam się wyścig, tak! To jest wyścig? Kosmos, wyścig! Ciekawe, jak będą tutaj wyglądać wyścigi. Czy tak samo jak w przypadku Knotet? Wątpię. What the hell? Nie ogarniam. Seriously. What the hell? No nie, no to... To normalnie leci i... Strzela w nas jakimiś rakietami i musimy cały czas leżeć. Nie ma innej opcji. God damn it, ja pierniczę. Ja się z tym będę męczył troszkę długo. Ale cóż, długie odcinki chyba mnie przeszkadzają, co nie? No dobrze. Ja tylko tu wyczekuję jakiegoś checkpointa. Damn! Nie! Ja chcę zebrać wszystko, żeby mieć dolara, czy coś w ten deseń. A widzieliście tamte... A da się w ogóle skakać? Da się skakać leżąc! Yeah! Pięknie! Ja myślałem, że się nie da. Co? Trudno. Dobra, sorry, że to będzie tak trochę długo trwać, ale... Ale cóż. Myślę, że ogarnę. A kurde, leżenie... Tylko wystarczy leżeć i normalnie jakieś rakiety samonaprowadzające nas nie trafiają. To jest chore. Dobra. Jakoś w miarę dobrze idzie. I teraz strzela jakimś gównem. Aha, rozumiem. Czyli jak rakiety lecą, to musimy... to musimy leżeć, a jak lecą tamte pierdółki takie, jakieś takie laserki małe, to chyba nie możemy leżeć, tak? Dobrze rozumiem? Albo musimy je przeskakiwać, nie mam pojęcia. Tak, na pewno, bo nie mam nic do zbierania, więc zapewne o to chodzi. Aha, dobra, kurczę! Chcę się rozwalić, bo nie zebrałem tej. Nie mówcie mi, że od początku. Od początku nie, goddammit, nie! Dobra, ale już ogarniam, o co chodzi. Tylko szkoda, że tego. To wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Może za dzieciaka bym to ogarnął, ale teraz. Dobra, teraz musi przeskakiwać, wiadomo, nie ma nic do zbierania, więc to nie może być jakoś trudne. Jest gra dla dzieci. Tak podejrzewam przynajmniej. Dobra, teraz trzeba się położyć. Bo wkracza koleś z rakietami. A rakiety nie mogą być za blisko Ziemi. Okej, jest checkpoint. Damn. Checkpoint, prawda? Prawda, że checkpoint? Tak, dzięki. No kurczę. Co ja w ogóle, co ja odpierdalam? Skok! No... Przecież... skoczyłem. Dobra, jakoś się udało. On za blisko leci, za szybko strzela. Znaczy, nie wiem, kurde. Co on w ogóle robi? Damn, nie! A może tutaj wystarczy leżeć? Nie wiem, zobaczę. Może ogarnę leżąc. Nie ogarnę. Kurwa! Jest zjebany. Seriously. Okej, ogarniam. Jest dobrze.
Nawet kolesia chyba wyprzedzam. Dobra, teraz mogę jechać leżąc, jest dobrze, bym prosił o checkpoint. Prosiłbym o checkpoint, bo nie wyrobię. Naprawdę? Pieprzyć tam to wszystko. Koniec! Niemożliwe. Sorry, że mnie nie było. Było jakieś outro w ogóle? Bo ja nie widziałem. Musiałem normalnie... Jest minus na dworze, pójdę grać w piłkę. Yeah! Okej. Okay. Damn! Pewnie, że chcę zapisać, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo nawet nie wiem, jakie było outro. Pewnie, dobra, ci wychodzimy. A tam koleś ucieka i ucieka na piracki statek i w ogóle. Przejebane. Damn, okej. Tylko jeszcze sprawdzę, albo nie, nie będę ich sprawdzał, bo... Już i tak długo... Znaczy... Odcinek pewnie trwa długo, ale... Ale pewnie tego, przyspieszę czas i będzie trwać 15 minut. Też jakiejś tam tragedii wielkiej nie ma. Dobra, także to była Splinter. Także pożegnaj się ładnie. Nie no, wiem, że nie umiesz. Znaczy nie ma takiej opcji, wiadomo. Dobra, także to było na tyle w tym odcinku oczywiście. Będą kolejne. Tak, z naszą słodziaszną Splinter. No, dobra. Także trzymajcie się. Cześć.